Dzień dobry. Siema. Robert Rybczyński. Roaster kawowy. To ja. That was irrelevant as it tends to be. No one felt the wind as it turns into the breeze. I wanna know, I wanna be exactly where you don't want me to be. I wanna crawl. Siedzimy, pijemy kawkę. Tak. Dzień najlepiej zacząć od kawy, także zaczynamy dobrze. I pogadamy sobie o życiu, tak? O życiu, o kawie. Dobra, to polecę. Jakby kawa jest nieodłączną częścią większości z nas. Także... Polecę z bardzo sztampowym pytaniem, jak się zaczęła przygoda z kawą? Moje początki z kawą, kiedy wyjechałem do Włoch na wakacje. Wakacje się przedłużyły trochę. Zostałem tam na prawie 5 lat. Fajnie było, słońce, plaża, Włosi uśmiechnięci, pogodni. Kasa się skończyła, bo trzeba iść do pracy. No i tak wszedłem do pierwszej kawiarni zapytać o pracę. I tego samego dnia zacząłem pracę. Wszedłem o godzinie 15 zapytać o pracę, o godzinie 17 już pracowałem. I to była moja pierwsza i ostatnia w sumie praca tam we Włoszech. Aczkolwiek moja pierwsza próba zaparzenia espresso się mocno nie powiodła, bo nie ubiłem kawy w portafiltrze i wszystko wytrysło bokiem. A ile miałeś lat wtedy? 18. O kurde, nice. Ale to poczekaj, to były 19, sorry. Takie po prostu wakacje po szkole, tak? Wakacje tak, po szkole trochę, trochę nie po szkole. Wyjechałem do siostry, która tam mieszka nadal, moja mama też tam mieszka, także jakby trochę do rodziny. Co śmieszne też, tam gdzie pracowałem było mnóstwo Polaków, naprawdę mnóstwo Polaków. Były 4 punkty kawiarniane i nie wiem, 10 albo ponad 10 Polaków pracowało. Przez 3 miesiące albo 4 z żadnym nie pracowałem. Dzięki temu się też szybko nauczyłem mówić, bo o wszystko pytałem, tak? Co brałem do ręki, nie wiedziałem, to pytałem się, co to jest, co to jest. A to gdzieś na południu, w Kalabrii? Na południu, w Puli, Bari. Pulia w ogóle jeden z najpiękniejszych regionów na świecie, wyróżniony przez National Geographic. I to jest prawda. Aczkolwiek samo Bari nie jest jakieś super. A, no dobra, a to mieszkałeś z rodziną wtedy? Na początku tak. Później poznałem dziewczynę, teraz już obecną żonę. Tam? No, tak. A Włoszkę czy Polkę? Polkę. O kurczę, czyli to... Tak, ona ze Szczecina, ja z Kielca, poznaliśmy się na południu Włoch. Ale romantycznie bardzo. Nice. A jak poznałeś ją? Wiesz co, jej koleżanka, która z nią mieszkała, która była razem na wymianie studenckiej Erasmusie, pracowała u nas w kawiarni. No jak to po pracy, zawsze się wychodzi gdzieś na piwo, na pizzę, tak, i po prostu wszyscy gdzieś tam się spotykaliśmy i ona też przychodziła i gdzieś tam później jakieś wspólne imprezy, nie imprezy. Czyli ja z kolei też mieszkałem, przez 5 lat w Nigerii mieszkałem. No, to pierwsze. Też ciekawe. I też właśnie rodzice, znaczy wtedy rodzice moi za pracą pojechali, tata. I tak mówię po prostu, że, że taka pogoń za pracą chyba często po prostu powoduje, że rodziny pracują gdzieś, wiesz. Tak, tak. Znaczy no, żyjemy w kraju, jakim żyjemy. Teraz w tych czasach chyba nie jest najgorzej, bo naprawdę rynek pracy jest otwarty i szukamy pracowników. No ale rzeczywiście w tych latach tam... Początek tych 2000 i tam do 2010, no były ciężkie, tak? No. I tak było dużo wyższe bezrobocie, mniej inwestycji. Teraz rzeczywiście, odkąd weszliśmy do Unii, dużo się pozmieniało. Ja też to widzę. Ja chyba pierwszy raz do Kielc przyjechałem po ponad 3 latach. Bo ty jesteś z Kielc. Tak, jestem z Kielc. Tam mieszkałem przez ponad 18 lat. I rzeczywiście widzę, że tam te pieniądze unijne były naprawdę wykorzystane. Tak? Bardzo dużo się zmieniło. Wiesz co, polecimy tak trochę chyba niekonwencjonalnie, ale zanim zaczniemy rozmawiać o kawie, to może powiesz, co chciałbyś robić albo gdzie się byś widział hipotetycznie, jeśli by twoje życie nie było związane z kawą? Wiesz co, to chyba w wojsku. W wojsku? O, kurde. No, naprawdę. No, w ogóle jak wracałem do Polski, to na początku myślałem, żeby iść do wojska. Włosi są bardzo, bardzo patriotyczni. Znaczy tam jest też jakby ten żołnierz, jest no,
czuć ten szacunek do żołnierza, tak? Znaczy szacunek w takim sensie, że nie taki, że się ktoś boi czy coś, tylko takiego respektu, podziękowania, że on coś robi jakby dla ojczyzny. Tak? Takie trochę amerykańskie. A w Polsce też chyba, nie? Aż tak tego nie widać. Mhm. Mi się wydaje, że jak ja tak patrzę, bo jakby bardziej na to troszeczkę uwagę zwracam, to brakuje tego. Tak. Okej. Okay. A czemu? Czemu wojsko? Jak? No właśnie tak jakby tam się trochę tym patriotyzmem we Włoszech. Czyli we Włoszech zajerałem. Nauczyłeś się tak. Patriotyzmu do Polski właściwie. Trochę tak, no. Trochę tak. Miałem właśnie kolegę de facto, który pracował ze mną w kawiarni i on, no on akurat jakby wstępował do policji, ale tam jest tak, że przez długi czas, zanim się zwolni miejsce, to się jest w wojsku. Tak, że się czeka na swoje miejsce w jednostce, tam, do której docelowo ma trafić, pełni jakby służbę w wojsku, tak? Zanim się dostanie do policji, tak? Tak. No, ale jakby mnie tam bardziej właśnie jakby jarał sam temat tego wojska, tak, niż policji. No, żeby tak, żeby nie aresztowywać ludzi, tylko zabijać, tak? Nie, nie, koniecznie. Znaczy mnie najbardziej w wojsku akurat, jeżeli już o to chodzi, to jednak ta jednostka związana z samolotami, czy lotnicza, tak? To mnie jarało bardzo. Gdyby nie kawa, to pewnie może gdzieś by było to, ale pewnie było trzeba o tym myśleć dużo, dużo, dużo wcześniej. No dobra, to może powiedz, dobra, czyli zacząłeś swoją przygodę z kawą we Włoszech, właśnie tak. Pracując w tej kawiarni. I okej, okay, to nie była kawiarnia speciality, tak? Czyli tak, tych alternatyw. W całych Włoszech podejrzewam, że jest mniej kawiarni speciality niż w Warszawie. Tak? Tak, tam jeżeli chodzi o samą kawę, kawa i jej jakość teraz gdzieś tam nabiera trochę większego znaczenia poprzez tam wielu świetnych ludzi, którzy gdzieś tam angażują się w to. Natomiast tak na co dzień to tam jest świetna kultura kawowa pod względem picia kawy, tak? Że spotykamy się w kawiarni przed pracą, w trakcie pracy, po pracy na kawę, żeby się przyjść, napić i tak dalej. Te kawiarnie żyją nie tylko z kawy, ale jakby tam też z aperitivo, tak? Tam lodów i tak dalej, ale jakby codzienne to spotkanie przy kawie, czy ogólnie umówienie się na kawę, to jest takie normalne, codzienne w ich życiu i oni mają swoje ulubione kawiarnie, do których przychodzą. W momencie, kiedy ktoś wchodzi, barista już wie, co mu poda i tak dalej. Często barista to jest ich taki trochę ksiądz, któremu się często spowiadają, tak? Aczkolwiek u nich nie ma czegoś takiego jak spowiedź. Tak? Taka jak u nas, tak? Tam po prostu się idzie, siada z księdzem, tak jak ja teraz z tobą, no i klepie cię po ramieniu i mówi, no Tomek, co tam nabroiłeś, nie? Mhm. Tam we Włoszech na południu też, zresztą nie tylko na południu, ale na większości miast we Włoszech, to ta kawa jest bardzo niskiej jakości. Tak? To, co my mamy w Polsce, to jest naprawdę świetnej jakości. Czasami można rzeczywiście się doczepić jakby do samego sposobu parzenia i tak dalej, ale i tak w większości kawiarni podejrzewam, że napijemy się lepszej kawy niż tam. A tam kawa po prostu nam smakuje, bo znaczy jeżeli ktoś mówi, bo tam smakuje, no bo po prostu jesteśmy na wakacjach. Tak? Często jeżeli ktoś jedzie, o jaka pyszna kawa i tak dalej, to no raz, że jesteśmy na wakacjach, a dwa, że tam no rzeczywiście jak się wchodzi do tej kawiarni, to czuć ten klimat. Tak? To, czego nam w Polsce brakuje, jeżeli chodzi o kawiarnię i czego się powinniśmy uczyć, to właśnie gościnności w kawiarniach. Tak? My często w Polsce kawiarnie mają świetną kawę, mają świetnych baristów, ale w ogóle nie są gościnni. Tak? Co z tego, że masz świetną kawę, świetny wystrój kawiarni, świetnego baristę, który umie to parzyć, to podać. No, ale to chyba właściwie widać nawet, przynajmniej ja widzę, że starasz się zaszczepić w Polsce, no bo można powiedzieć, że moja przygoda z kawą te kilka lat temu, nie? To no, około dwóch lat chyba. Około dwóch lat temu. Dwa albo ponad nawet już będzie. Zaczęła się jakby po części od ciebie, w Polsce. Tak. Tak. No, przyszedłeś, pamiętam, na kawę. Chyba tak. Przez przypadek. Tak, no. Wpadłeś. No, później już przychodziłeś chyba co tydzień albo i częściej, tak? Albo częściej. Po prostu kawa za kawą. Tak. Tak, no i jakby przygoda ze speciality. Przyznam, że akurat o speciality usłyszałem wcześniej, bo właśnie w tej Hiszpanii mieszkałem z gościem, który był baristą w Australii, a tam podobno jest duża kultura kawy, tak z tego, co on mówił.
I on, wiesz, bawił się aeropresem, zawsze brudził cały stół i wiesz, no i był takim purystą kawowym. I on mnie w to wkręcił na tej zasadzie, że pokazał. No i właśnie, a ty byłeś jakby pierwszą osobą, do której, wiesz, przyszedłem i się zaopatrzyłem w cały ekwipunek, tak? I mówię o alternatywach, tak. Nie o ekspresie za 40 patyków, tylko o aeropresie czy dripie, tak? No to tak się zaczęła ta przygoda. Robienie kawy i picie kawy ma być dla nas przyjemnością, tak? Bez spiny, tak? Na takie, pewno... takie motto, bez spiny. Tak. To na tatuaż trochę materiał. Na czym polega twoja praca? Bo jesteś roasterem, ale może niewielu ludziom to mówi coś. Jestem head roasterem i współwłaścicielem palarni Story Coffee w Warszawie. Na co dzień na czym moja praca polega? No jestem odpowiedzialny przede wszystkim za surowiec, czyli za jego kupno, znalezienie, czyli jakby początek drogi tej, tak? Szukamy surowca, później go sprowadzamy do palarni, no i później już na etapie jakby samej palarni jestem odpowiedzialny też za jego wypalenie, za jego wyprofilowanie jakby też w paleniu. Ale powiedz tak od początku, jak to się robi. No i jak szukasz? Okej, wiesz, że na przykład dobra kawa jest w Urugwaju. Akurat chyba nie macie w Urugwaju oferty kawy, nie? Znaczy w ofercie kawy z Urugwaju. No ale to z Etiopii czy skądś? No i co? I dzwonisz do Etiopii? Kawa czy? Jakby rośnie pomiędzy tym... pasem kawowym. Pasem, w tym pasie kawowym pomiędzy znakiem koziorożca i raka. Kawa jest zbierana przez cały rok. Na przykład teraz trwają zbiory w Brazylii, tak? Czyli na przykład teraz zbierają kawę w Brazylii, ale ona do nas dotrze gdzieś pod koniec roku dopiero, do Europy. No bo jest zbiór, później jest metoda obróbki, tak dalej, dalej, dalej. Bo na przykład teraz spływają świeże Etiopie, tak? Znaczy świeże w sensie, że zebrane tam kilka miesięcy temu, tak? Tak, no tak, dokładnie tak. Te świeże Etiopie spłynęły, są dostępne u importerów. No jakby od importerów ściągamy próbki, tak? Zdarza się też tak jak na przykład właśnie mamy z Brazylią świetny kontakt, gdzie z farmerami piszemy na WhatsAppie, tak? On mi wysyła zdjęcia, jak teraz suszy kawę i tak dalej. I jakby tutaj już mamy taki... W sensie z konkretną plantacją, tak? Tak, z konkretną plantacją, z konkretnym plantacji. Właścicielem plantacji. I od niego dostanę próbki już niedługo, takie świeże prosto z Brazylii. Zielonej kawy jeszcze. Tak, tak? Zielonej kawy, którą sobie sami wypalimy, skapujemy, przetestujemy, zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Zobaczymy, czy nam odpowiada do naszego jakby portfolio. Jakościowo przede wszystkim, ale też jakby też smakowo, tak? No, ale jeżeli ta kawa nam posmakuje, no to oczywiście jakby my też nie jedziemy sami, nie bierzemy tego worka na plecy, nie ściągamy, żeby to dużo, dużo kasy kosztowało. Dwa, nie zamawiamy tego też DHL-em, że leci paleta, tylko raczej się posługujemy też jakimś sprawdzonym importerem, który to dorzuci do swojego kontenera. Będzie to towar ubezpieczony, czyli jeżeli cokolwiek by się stało z tą kawą w drodze, to zwracają nam kasę za to. Tak? I to jest leci przez Skandynawię chyba, z tego co słyszałem, tak? To płynie wszystko statkiem. Statkiem, ale w sensie, że ten importer jest zazwyczaj skandynawski. Nie, jakoś, nie, tak? Nie, niekoniecznie. W ogóle najwięcej importerów swojej siedziby ma w Hamburgu. To jest największy port w Europie i tam jest bardzo, bardzo dużo kawy spływa. Tak? My mamy też port w Gdyni, ale to tam jest bardzo malutko tego. Jest jeszcze duży port w Trieście. W UK też jest spory port, ale jakby właśnie Hamburg, UK, Trieste to są takie jakieś duże, znaczące porty. I wy macie jakiegoś takiego swojego handlowca, czy to jest jakiś taki ogólnoznany handlowiec? Nie, to są ogólno... W Polsce jest kilka firm, ale jedna największa. A ogólnie jest sporo tych firm i one są ogólnodostępne. Każdy teraz już jakby żyjemy w takim świecie, że wchodzisz w Google, wpisujesz Specialty Coffee Importer i ci wyskakuje lista całej tej tym Specialty Coffee. Liczą się relacje, tak? Ale to nie tylko jakby w kawie, ogólnie w życiu się liczą relacje. I my wracamy do tego pierwszego punktu. Tak. Być dobrym dla ludzi. Dokładnie. Okej, jeszcze powiedziałeś, że trzeba ubezpieczyć towar i pamiętam taką przypowiastkę, jak kiedyś mi opowiedziałeś, że bo to nie chodzi o to, że po prostu statek zatonie, tylko że na przykład słyszałem, że musieliście całą kawę wywalić, bo kontener wcześniej przewoził benzynę.
Tak, kawa przesiąkła. To nie my, tylko inna firma, dla której my testowaliśmy kawę, tak? Po prostu był defekt taki nabyty podczas transportu. Kawa była transportowana w kontenerze, którym wcześniej musiała być transportowana jakaś ropa naftowa, olej, nie wiem, cokolwiek, coś, co było podobnego do oleju napędowego. Gdzieś musiało się coś rozlać, wylać, oni po prostu wyczyścili, przewietrzyli, ale kawa zielona, jak i wypalona, a zielona jeszcze bardziej, jest tak chłonna, że po prostu tą woń, która została, wciągnęła całą. Czyli sprowadzamy tę kawę, jest zielona i jak to, jak wypalasz? Skąd wiesz, jak wypalić? Sam eksperymentujesz? Czy... No ja jestem, jeżeli chodzi o kawę, to od początku mojej drogi, czyli od baristy poprzez roastera, jestem samoukiem, tak? Także na początku to było mocne eksperymentowanie, później wyciąganie jakichś wniosków. No a teraz jakby każdy, nieważne czy to jestem ja, czy inny roaster, powiem wziąć kilka czynników, zanim wypali kawę, tak? Jakby my nie wrzucamy kawy i zobaczymy, co się z nią będzie działo i wyrzucimy, tak? Zobaczymy, jak będzie smakowała. Nie. Jakby to musi być od początku do końca zaplanowane. Powinniśmy sobie postanowić jakieś punkty krytyczne, które chcemy osiągnąć w konkretnym czasie, tak? Na przykład zmianę koloru, jak długo chcemy, żeby trwała reakcja Maillarda, jak długo chcemy kawę rozwijać, tak? Jakby to wszystko jest istotne, tak? No ale są jakieś książki do tego? Wiesz, to nie ma takiej książki, która ci powie, jak wypalić kawę krok po kroku, tak? No, jest na przykład Scott Rao, który napisał świetną książkę, ale jakby to jest bardzo ogólnikowe gdzieś tam. Natomiast tam nie ma takiego klucza, który ci pozwoli wypalić świetnie kawę, tak? A raz, że sposobów wypalenia kawy, ja mówię, że roaster jest jak kucharz, tak? Masz jedno jajko, z tego jednego jajka jesteś zrobić dziesiątki, może setki, a może nawet tysiące dań. I każdy może zrobić na przykład też to samo danie w inny sposób, ale dojdzie do podobnego efektu, tak? Ale będzie się różnił detalami. Tak samo jest w paleniu kawy, tak? Jakby my też nie tworzymy niczego nowego, my tylko podkreślamy to, co nam dał owoc kałowca, tak? I teraz zależy od nas, co podkreślimy. Możemy podkreślić bardziej owocowość, bardziej słodycz, wybalansować z tą słodycz z owocowością. Dziękuję bardzo. Czy ściągamy, smakuje nam, wypalamy. No i później też przychodzi ten element jakości, tak? My, tak jak zresztą na całym świecie, robimy tą metodą cuppingową, czyli tak zwaną też zalewajką, gdzie oceniamy kawę pod względem jej smaku, aromatu, czyli tak zwanym robimy taką analizę sensoryczną, czyli rozbijamy tą jedną filiżankę kawy na poszczególne atrybuty, takie jak kwasowość, body, czyli cielistość, okrągłość, słodycz, sprawdzamy, czy nie ma defektów. Możemy rozróżnić jakby takie właśnie dwa typy paleń, pod espresso i pod alternatywy, czyli te wszystkie metody alternatywne dla ekspresu ciśnieniowego, tak? Czyli począwszy od French pressa, kończąc na syfonie czy kemeksie. I z tego, co pamiętam, to o dziwo kawa jaśniej wypalona ma więcej kofeiny, bo... Bo się krócej pali, tak. A kofeina jest wypalana w procesie palenia. No a znowu, żeby ona miała więcej, to właśnie to jest też zupełnie na odwrót, tak? W momencie, kiedy ją jaśniej palimy, czyli krócej, kawa ma więcej kofeiny, a w momencie, kiedy ją krócej parzymy, ma mniej kofeiny, czyli krótsze palenie, więcej kofeiny, dłuższe parzenie, więcej kofeiny. Czyli właściwie, bo espresso jest krótko palone. Krótko parzone. Czyli ma mało kofeiny. Ma mniej więcej tyle, co puszka coli. Ale jest bardzo, bardzo intensywne, skondensowane w swoim smaku i aromacie. Co nam daje, nam się wydaje, że nam daje takiego kopa. Nam daje takiego kopa, ale pod względem smaku i aromatu. Właśnie to jest to, za co ja bardzo lubię espresso, ale dobre espresso, dobrze zaparzone, gdzie możemy bardzo dużo znaleźć tego aromatu, smaku i to jest taka bomba smaku, tak? W momencie, kiedy pijemy to espresso i tak, wow, w ogóle smoła, co się, nie? Dzieje, tak? Niekoniecznie smoła, tak? Ale... W zależności od kawy i tak dalej. Smoła to właśnie te włoskie, to pewnie byśmy tam poszli w tą smołę. Ale nie bardziej chodzi o konsystencję, że takie jest gęste. Tak, że jest taki... bardziej gęste, ale też w zależności od jakby kawy konkretnej, to body, czyli ta gęstość, cielistość będzie wyższe bądź niższe.
ale też te smaki będą zupełnie inne, tak? Mogą być słodkie kawy, tak jak z Brazylii, albo super owocowe kawy z Kenii czy z Etiopii, czyli z Afryki, tak? Bo to też jest właściwie reguła, prawda? Że afrykańskie kawy są zazwyczaj bardziej kwaśne i bardziej owocowe, tak? Tak, tak. A kawy południowoamerykańskie. Południowoamerykańskie, mm-hmm, tak? Tak? Są bardziej słodkie, czekolada, orzechy. Tak, tak. Aczkolwiek to nie jest powiedziane tylko, że tylko taka kawa tam jest, tak? Bo są też super kompleksowe kawy, które są też super owocowe z Brazylii, tak? Tylko jest ich zdecydowanie mniej. Na przykład też Kenia, to nie jest tak, że każda Kenia jest super kwaśna, taka kwaskowa, bo tu mówimy o takiej kwaskowości przyjemnej, tak? Bo tą kwaśność też to trzeba rozróżnić pod względem jakości, tak? Kawa jest pestką owoca. Jak wiadomo, owoc jest bardziej lub mniej kwaśny. Weźmy przykład czerwonego i zielonego jabłka, tak? Mhm. Dwie różne kwasowości, albo nie wiem, cytryny i pomarańcza, tak? Mhm. Dalej jest kwaśne, ale to jeszcze jest słodkie. W przypadku szczególnie pomarańcza, tak? Gdzie jest taka kwasowość, która nas uderza na początku, ale później się rozpływa taka przyjemna słodycz, tak? No ale w momencie, kiedy mówimy właśnie o pomarańczy, fajnej, dojrzałej i tak dalej, czy jabłku, jest super, tak? Ale w momencie, kiedy pomyślimy sobie o zgniłym jabłku, też jest kwaśne, ale już jest mniej przyjemne, prawda? I tak samo jest w kawie. Ta kwasowość powinna być, za tą kwasowością powinna iść przyjemna, fajna, rozpływająca się słodycz. Ładnie. Okej. Okay. No dobra, to jak polecasz rozpocząć przygodę z kawą dla totalnego laika? Jakby to są w ogóle takie gdzieś tam dwa pierwsze kroki, które ludzie robią.